Mógłbym tutaj powiedzieć sporo rzeczy odnośnie nogi Rafoniksa, bo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy. Zapierdolę. MMA, jak koleś kurwa człowieku nie ma. Gada głupoty na tych live'ach, tam kurwa podsyca te tematy jakieś. Łapie. Masakra, na własnej gali, gdzie ktoś ci płaci, wkłada ci kurwa, nie wiem, 100 czy 200 koła za walkę czy coś, a kurwa siedzisz czeko na konfie i dopierdalasz kurwa ludziom, którzy ci dają chleb kurwa do mordy, nie? Ziomek. Powiem ci tak, Rafał, jeszcze raz. To, że ja walczę Fame MMA, to nie znaczy, że Fame MMA mnie kupiło i jeżeli coś mi się nie będzie podobało, to będę poklepywał ich po plecach i mówił, że wszystko jest w porządku. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to o tym mówię. Nieważne, czy ktoś mi płaci 5 zł, 500 tysięcy czy 500 milionów. Taki po prostu jestem. Może dlatego, że nie jestem uzależniony od Fame MMA. Nawet jakbym nie walczył, ja i tak sobie daję świetnie radę w życiu. Więc może to mi daje jakąś taką wolność. Kwestia pana Pawłowskiego została poruszona na Cage'u ze mną. Fame MMA samo ogłosiło na swoim Instagramie, że będzie... Czekajcie, bo mnie wybił Marcin z rytmu. Samo Fame MMA na swoim Instagramie napisało, że będzie oświadczenie. Więc ja zapytałem, gdzie jest to oświadczenie. Fame MMA mogło nie pisać, że będzie oświadczenie, więc ja bym wtedy nie pytał, gdzie jest oświadczenie. No, o to chodzi. I tak jak mówię, to, że Fame MMA mi płaci, to jest to symbioza. Oni mi nie płacą dlatego, bo nie wiem, ja jestem potrzebujący czy coś takiego. Oni mi płacą dlatego, bo ja im zapewnię, że ta gala się będzie lepiej sprzedawała. Uznali, że moja obecność na gali będzie wpływała pozytywnie na sprzedaż. Bo gdyby na gali nie walczyli youtuberzy, to by gala się nie sprzedawała. Więc jest to symbioza, to nie jest pasożytnictwo. I to nie jest na zasadzie, że Fame mi płaci, a ja nic dla nich nie robię. Fame mi płaci, a ja się staram sprzedać jak najwięcej reflinków. Kurwa, Gernik, Ger... Proszę nie wpisać takich donatów. Jest to symbioza. Według mnie. Być może ty masz niską samoocenę i wydawało ci się, że ty nic nie wnosisz do gali. Ale uważam, że też wniosłeś sporo. I sporo widzów chciało obejrzeć, bo ja na przykład byłem bardzo ciekawy walki Rafoniksa z Magikalem swego czasu. I kupiłem na przykład ze względu na tą walkę reflink, nie? To jest moje zdanie. Ja po prostu... Czy ktoś mi płaci kilka milionów, czy nic mi nie płaci, to jeżeli ktoś popełnia moim zdaniem jakieś błędy, to o tym mówię. Wpłacił 5 złotych. Hej, Wardę, bojowe nie, zadanie. Nie wiem, czemu Rafonis tak zareagował. Trochę za ostro uważam, ale jego zdanie. Ja odpowiem w odcinku, tak jak mówię, w odcinku odpowiem jeszcze raz. Teraz odpowiedziałem jeszcze raz, trochę jadłem, więc mogłem laskać, więc przepraszam. Ksa kurwa robi dramy, nie? Na konfie. Masakra, wstyd jak chuj. Uważam, że to jest żaden wstyd. Uważam, że to jest żaden wstyd, nawet jak wejdziesz sobie Rafoniks na Fame MMA konferencję. I zajrzysz w komentarze, bo być może Rafoniks nie wiedział, że Fame MMA samo powiedziało, że ogłosi. Że przeczyta to oświadczenie. Trochę nie fani. Sami uważacie, że będzie sprostowanie, a chcieliście przemilczeć temat. Warnego jako jedyny z jajami się o to upomniał i jeszcze został pouczony. Nie oszukujmy się, taka prawda, że większość kibiców MMA chce poznać finał i wyjaśnienie. Gdzie jest jeszcze o tym, że oni sami mówili, że będzie zapowiedzieli oświadczenie, po czym atakują Wardęgę. Było zapowiedziane oświadczenie. Ja się upomniałem o coś, co było zapowiedziane. Nie wymyśliłem tego. To było na Instagramie FMMA. Jak można tego... Nie zaglądam na kanały. Sorry, MMA Fight. Odpierdalać, kurwa, ja bym go wypierdolił z tej gali, zakaz. Jak można tak odpierdalać? To wiesz, ja mogę zadać pytanie, jak można odpierdalać takie rzeczy, jak ty odpierdalałeś na streamie, że masz bana od YouTube'a. W ogóle, nie? Zakaz kurwa mówienia, pozew i zakaz w ogóle się odjebać tą walkę, w chuj. Czyli według Rafoniksa za to, że zadałem pytanie o coś, co było zapowiedziane i się nie odbyło, to powinienem dostać zakaz odzywania się? Pozew? Pozew za co? Za zapytanie, gdzie jest oświadczenie? W jakim ty kurwa świecie żyjesz, chłopcze? Ja mnie nie dał zawalczyć dla takiego chłopa. Ja bym tak na gali robił, farmazony jakiś pierdolił. I szukał kurwa pożywki, żeby mieć o czym pierdolić na live. Masakra. Mamy taką konfę tutaj, nie?
z Golą, z resztą ludzi napisałem, że powiedziałem parę słów na jego temat na live'ie i żeby mu odwołali walkę, ty człowieku, koleś pijawka, ty. I co, opluli cię pewnie, co? Bo jakoś walki nie mam odwołanej, więc chyba mało masz do gadania. Dostaje siano, chleb, dostaje, można powiedzieć, do ryja, dostaje, kurwa, hajs. Powiem ci, kolego, tak. Teraz jem ryż i powiem ci, że nie jem ten ryż za pieniądze od Fame MMA, bo mam też inne źródła zarobku i nie jestem uzależniony od Fame MMA. Dlatego nie będę lizał tyłka, tak jak być może ty jesteś tak nauczony, że jak ktoś ci płaci, to już siedzisz cicho i jak się dzieje źle, to się nie odzywasz. Ja mam za co żyć, mam inne źródła dochodu i nie da się, nie pozwolę na to, by ktoś mnie kupił, bo mam jedną walkę. To 10 lat jestem YouTuberem, teraz ktoś mi płaci pieniądze, to ja już będę klepał po plecach? Nie będę zadawał pytań? Wypierdolę w ogóle swój kręgosłup moralny do śmietnika? Bo ktoś mi dał pieniążki? Kurwa. Powiem wam tak, ja się zawsze dobrze wypowiadałem o Rafoniksie, mimo tego, że ma przeszłość jaką miał, ale się zmienił. Nawet go kurwa u Różana broniłem. Że on się zmienił, bo już pominę dlaczego go musiałem tam bronić. Nie spodziewałem się takiej reakcji. W wywiadach też mówiłem, że Rafoniks Tibijczyk, więc na pewno jest ogarnięty i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem dlaczego taka reakcja. Ja rozumiem, że mogło się nie podobać, że ja się wypowiedziałem o Pawłowskim, ale teksty, że ja dostaję chleb od FMMA i powinienem zamknąć mordę i powinni mi skasować walkę i pozew mi dać? Za co ten pozew, człowieku? Czy ty jakiekolwiek prawo znasz? Co by mieli w tym pozwie napisać? No, pozywamy Sylwestra Wardęgę, bo zadał pytanie na konferencji. Skąd ty się urwałeś, człowieku? Jeszcze odpierdala komuś na konferencji, ty. Zamknij dupę, hopy, stocz walkę, normalnie wyjazd, kurwa. Taka jest twoja robota. Podpisałeś, hopy, kwity, a robisz, kurwa, z siebie jakiegoś bohatera. I robi jakieś dramy, kurwa, na konferencji. Masakra, przegięcie. Normalnie bym kazał ochronie gościa wyjebać na zbity pysk, bez kitu. Co? To już jest patologia, nie? Dla mnie to już jest patola. No, akurat jeśli chodzi o patologię, to myślę, że Rafoniks jest kompetentną osobą, by się wypowiedzieć, co jest patologią, a co nie. Chociaż ludzie twierdzą, że jest niekompetentny, ale uważam, że on akurat wie, co to jest patologia. Więc jeśli on uważa, że moje zachowanie było patologiczne, ja w to wierzę. Dlaczego ziomek tak robi? O kim mowa? No o kim? Ja tam się nie boję, że ziomek ma 40 koła na live ludzi czy coś. W dupie mam to. Ale mówię, wypowiedziałem się, takie jest moje zdanie, nie powinien tak robić. Jak go wzięli, dali mu umowę, dali mu walkę, powinien to uszanować i nie pierdolić farmazonów na konferencji. Ale właśnie cały problem polega na tym, że ja nie pierdolę farmazonów. Bo gdybym pierdolił farmazony, to bym został błyskawicznie zweryfikowany. A cała siła polega na tym, że nie pierdolę farmazonów i jutro wrzucam odcinek z panem Pawłowskim, gdzie pokażę dane, które również otrzymałem od Fame MMA. Więc może Rafonik wtedy przeprosi za te farmazony. Nie wiem. Dziękuję bardzo, grze Goslaw. Bo wkurwia Boxdela, wkurwia wszystkich, nie? To chciał. A oni są cierpliwi do czasu, w końcu go wykurwią stamtąd. No to jeżeli zostanę wykurwiony stamtąd Rafoniks, no to zostanę wykurwiony. Dalej będę żył, ale tak jak mówię, to, że teraz dostaję pieniądze, to jest to działanie, można powiedzieć, w symbiozie, bo ja też daję coś tej federacji. Jeśli jakoś to się nie powiedzie, ta współpraca i uznają, że albo jestem niewygodny, albo za mało wniosłem, za mało osób kupiło reflinki czy coś takiego, no to mnie po prostu wyrzucą, w sensie nie podpiszemy na kolejną walkę. Ale wiesz co, zdziwię cię, dam sobie radę. Tak jak sobie dawałem radę bez Fame MMA, dalej sobie dam radę i będę miał na chleb. Nie potrzebuję Fame MMA, by mieć co jeść. Mógłbym tutaj powiedzieć sporo rzeczy odnośnie nogi Rafoniksa, bo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy, ale już się powstrzymam. Trzymam kciuki za ciebie na famę. Z racji tego, że byłeś kiedyś Tibijczykiem. I myślę, że na tym zakończę, a resztę powiem w odcinku, ale to powiem dokładnie to samo, że po prostu się nie sprzedaje za takie rzeczy. Też kurwa pomysł, nie? No tak, bo dostanę pieniądze, to już nie mogę zadawać pytań. Nie wiem, o co chodziło. Mogło się mu to nie spodobać i tyle, ale taka reakcja, że moje zachowanie jest patologiczne i powinienem dostać pozew, to jest dziwne. Nitro.
było dać.